Witam wszystkich w dziewiątej części Let's Play Minecraft. No, nie było trochę czasu, nawet no, dłuższy czas nie było Minecrafta, ale niestety brak czasu sprawił to, że po prostu go nie było, nie? No cóż, ale teraz jesteśmy i ostatnio wam wspominałem w ostatniej części, że zbudujemy sobie domek. Tak. Ale zanim zbudujemy, skraftujemy sobie pewną książeczkę. Bardzo ciekawą książeczkę. Aha. Tylko tak. Może zróbmy sobie. 3. Jeszcze raz tak. Aha. Ah, shit. Za mało mam troszkę trzciny. O, tak. Czekajcie, bo chyba za głośne słuchawki mam. Skraftujemy sobie książeczkę. Kurde, tylko... No, dobra. Najpierw wam pokażę, co zrobiłem. Tadam! To jest piękne arcydzieło, które zajęło mi kilka tygodni pracy. Naprawdę. Nie no, to jest po prostu zaznaczenie. Gdzie będzie domek? Tutaj, jak jest ten dircik, klocek dirta, jest po prostu środek. I to będzie takie koło, kółko, obręb koła i wiecie. Będzie taka, domek będzie w kształcie kuli z drewna. Tutaj już sobie na drzewkach zrobiłem podesty. Oczywiście to drzewko na pewno będzie ścięte i przesadzone gdzieś tutaj. Żeby owić, tak idealnie było, wiecie. No. I jeszcze, poza tym jeszcze drzewka się jakoś ustawi. I jeszcze zrobiłem takie swoje mini plantacje. Zaraz je zobaczycie. O, już widać zboża. I trzciny. Kurde, trzcina jeszcze nie urosła. Faka mi jest potrzebna, dobra. Okej. Starczy mi tyle, 6. Na jedną książkę, jaką może braknąć. Dobra, zostawimy tylko jedną. No i po plantacji, ale dobra. Tutaj mam sobie taką skromną plantację zboża. Na początek to myślę, że w zupełności mi wystarczy. W ogóle chyba gram tak, na pokojowym. Tak ścinałem drzewa, bo jest potrzebne mi sporo drzewa. Po prostu nie chciało mi się wracać na noc do domu, żeby spać, nie? To sobie po prostu grałem na peacefulu. Okej, widzę, że jest ciemno, to świetnie, skraftujemy sobie to. Okej. Kurde, to wejście do domku też jest niezłe. W sumie jak tutaj zrobię ten domek, to z tej jaskini też coś będzie, jakiś magazyn albo coś. Tam w ogóle jaskinie nie do końca chyba są zbadane. Co ja robię, ej. Na pewno mi się jeden... Kurde, już miałem... Dobra. Książeczka jeszcze jedna. Aj, kurde. Braknie. Braknie jednej kartki, fuck. O, shit. Dobra, pójdziemy w kimę. No, shit, shit. Nie masz już w zapasie żadnej trzcinki? Fuck. Może już urosła jedna. Fuck, jednej trzciny mi braknie. Braknie mi, czekajcie. O. Braknie, fuck. Fuck, no już widzieliście mniej więcej, jak to ma wyglądać. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Szybciej, bo nie chcę mi się tak łazić tą z powrotem. Co jeszcze? No dzisiaj wybudujemy sobie oczywiście na przyspieszeniu. Nie będziecie patrzeć, jak buduję. Tylko po prostu nagram sobie to i przyspieszę. Uuu, niedźwiedź. Ja trochę mnie zdziwiło, że niedźwiedzie mnie nie atakują. To jest trochę dziwne. Powinni się rzucić na mnie albo coś. Uuu, o shit, kurde. O, poczekaj.
Ożeż ty. Łoż, i to strzela do mnie czymś. O, fuck. Uuu, co jest? O, niezłe. Shit, to mnie zaraz zabi... O, shit. O, fuck, niepotrzebnie to atakowała. Fuck, odejdź ode mnie. Mamy mięsko, mamy. Dobra, chyba sobie poszło. Ale niezły był odlot. Aaaa! O shit, zaraz się rozsypę. Fuck. O fuck, o fuck, 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 fuck. Nie do wody, bo mnie złapie. Fuck. O shit, 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 shit. O jest. Gdzie to jest? No i tak, widzieliście bardzo dramatyczną walkę o przeżycie. No fuck, braknie mi jednej trzciny, dobra. Najwyżej sobie poszukam jej później. I chodźmy stąd może lepiej. Bo jednak z tym kamiennym mieczykiem to... nie jestem w stanie nic zrobić. O, mocne to było. Ta kuleczka, ciekawe co z tego wypadnie. Muszę na to zapolować kiedyś. Jest, ta dżungla to jest... Boże. Też jest niezłe. Ej, bagno. Będę musiał sobie rozprowadzić... dróżki od mojej hacjenty. Biegnij. Biegnij, biegnij. Biegnij, no. Szybciej. Okej. Okay. O tak. Crafting Guild. Crafting Good Guild. Pewnie źle to wymawiam, ale wiadomo o co chodzi. I patrzcie sobie. Hmm? A. Z redstone na toporeczek. Ale co on tu robi? Ciekawe. No, czego ja tu szukam? Widzicie, są po prostu przepisy na wszystko, co mogę skraftować. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza jak się ma tyle zainstalowanych modów. Mogę to sobie po prostu wyszukać, pyk i wszystko znaleźć. Jest to naprawdę masa. W 89% nie wiem, co jest do czego. Ale myślę, że się powoli coś... O, ciekawe. Czarna wełna. Czarna wełna. Ha. Plecak, 15 slotów. No to się muszę tym zainteresować, bo plecak mi się przyda w przyszłości. Tak, skrzynie się zapełniają. Co chcemy wywalić? Przede wszystkim... to chcemy przetopić. Kurde, teraz będę to wywalał. Fuck, nie, źle robię. Ach, kute. To jest mi niepotrzebne. Siekierka. A to jest w ogóle na wyczerpaniu. Kurde, nie pamiętam, żebym ją robił. Ciekawe. Dobra, zostawmy ją. Dobra. Widzimy się za chwileczkę. Znaczy podejrzewam, że zaczynamy zaraz. Po prostu ja się teraz wyłączę. I jedziemy już na przyspieszeniu. Więc zobaczymy się, jak skończę już swój domek. Lub podczas budowli, jeśli będzie coś wartego, żeby zatrzymać się. I powiedzieć o tym. No. To widzimy się za chwilę.
Okej, skończyliśmy budować. Jak widzicie, jeszcze to jest stan bardzo surowy. Praktycznie to jest taki szkielet. Oczywiście tu będą wyjścia na każdy z tych podejścików, ale tego już chyba nie będę budował z wami. Po prostu chciałem zobaczyć, chciałem wam pokazać, jak buduję po prostu podstawę. No oczywiście rusztowania będą musiały jeszcze posprzątać. Zresztą jak widzieliście, rusztowania są śmiertelnie zabójcze. Tak, i jeszcze była zabójcza walka z panem Creeperkiem, który się gdzieś czai. O, ciekawe. Dobrze, chyba będziemy kończyć powoli ten odcinek. Wybudowaliśmy sobie domek o kształcie kuli. On jest w miarę kulisty, no. Może niezbyt trochę teraz wygląda. Ale myślę, że nie będzie taki zły, jak go urządzimy w środku. Podejrzewam, że... Myślałem, że tam... Wow! Co tu za niedoróbka z mojej strony? Fuszera? Sorki za tą fuszerkę, tutaj nie dorobiłem. O! Oczywiście podejrzewam, że zrobimy to na piętro. Tu jeszcze położę deski. I... Co jest? I... Po prostu chyba na dole będzie taki magazynek, tam... Będziemy budować różne nowe rzeczy z modów. Dosyć fajne rzeczy, nie tylko jakieś tam pierdółki, tylko już poważne mechanizmy. Na górze myślę, że będzie rozjazd taki, a na górze chyba zrobimy jeszcze trzecie, zmieści się. Zmieści się może na moją sypialnię. O, na górze będzie moja sypialnia. Tak, myślę, że coś takiego zrobimy. Ale to już zrobię sam. To już potrzeba trochę więcej czasu i skupienia, więc będzie sporo nudniejsze. Mam nadzieję, że się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Cześć!